To jest ta jedna interpelacja. Druga interpelacja już we własnym imieniu jako radnego w kwestii budowy sali gimnastycznej na terenie osiedla Rocze. Chciałbym też złożyć drugą interpelację. Dotyczy budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 na terenie osiedla Miszy. W związku z niedawnym głosowaniem przez radnych Sejmiku Wojewódzkiego wieloletnim programem rozwoju, wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na najbliższe lata składam zapytanie do Pana Prezydenta o podanie przyczyny niezgłoszenia przez Pana Urząd wniosku w sprawie budowy przedmiotowej sali gimnastycznej. Wielokrotnie składane obietnice przez Pana Prezydenta w sprawie budowy tej sali gimnastycznej, przygotowana dokumentacja za pieniądze podatników, czyli wydane pieniądze po zrębie inwestycji, są powodem determinacji w tej sprawie zarówno ze strony mieszkańców osiedla, Pani Dyrektor, jak i radnych. Wielokrotnie składane w odpowiedziach na interpelacje zapewnienia o skorzystaniu przez Pana Prezydenta z każdej istniejącej możliwości finansowania budowy stworzyły realną nadzieję niedawno, całkiem niedawno. Był opracowywany wieloletni program rozwoju bazy sportowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na najbliższe lata i finansowania tych inwestycji ze środków unijnych. Wiele samorządów skorzystało z tej okazji i złożyło wnioski na budowę sal gimnastycznych także. Proszę zatem o odpowiedź na pytanie, co się stało, że miasto Grudziądz, czyli Pan Prezydent, nie złożył żadnego wniosku w tej sprawie, nie mówiąc o innych celach sportowych.